No, mamy na ciebie plan. Pierwsze pojedziesz z Damianem do Teksasu na taką krótką trasę, a później taki szybki LA z wariatem. No to dzięki wielkie. Siema, cześć. Co słońca blask otwiera mi oczy. Wśród gór wysokich to jadów stok. Dźwięk życia spośród drzew wyłania się. Z obrazem wspomnień, które są na dnie. Ludzi, których kocham, ludzi w gęstej mgle. Dobra, ja już spakowany, ale mam złe przeczucie co do tego. Mojego drugiego kierowcę Zbyszka przedstawiono mi jako wariata. Nie wiedziałem skąd taka ksywka, chociaż zanim się domyśliłem, to jeszcze szybciej się o tym przekonałem. Nagraniowo pierwsza doba z wariatem była dość cicha. W ogóle nie mogłem go namówić do opowiedzenia mi czegoś o sobie czy o swojej pracy przed kamerą. A mile pykały i to całkiem prędko. Wyruszyliśmy w nocy. Szybki nocleg jeszcze gdzieś w Illinois i przed południem minęliśmy bramę zachodu, czyli St. Louis. Miejsce, w którym zaczyna się zachód i południe. Skrzyżowanie na środku Ameryki. Od tego miejsca ludzie zamiast mówić excuse me, używają zwrotu pardon. Tutaj także zjemy już prawdziwe południowe barbecue z szarpaną wieprzowiną. Symboliczne miejsce na mapie USA. Ruszyliśmy jakoś na początku grudnia. Pamiętam, że były wtedy moje imieniny. Mikołajki. Naprawdę świetnie się złożyło, że mogłem je spędzić w ciężarówce. Gdzieś na pustyni, w środku zimy. Droga szła naprawdę sprawnie. Paradoksalnie, bo jechaliśmy w zimę, noce były krótkie, a postoje jeszcze krótsze. A ja nadal nie mogłem namówić wariata do rozmowy z kamerą. Nie zdążyłem się z wami jeszcze przywitać. Jedziemy do Los Angeles znowu z firmą Highlander. Moim kierowcą tej wyprawy jest Zbyszek. Mam nadzieję, że Zbyszek nam coś opowie znowu o pracy trokera przecież. Zobaczycie, jak wygląda trasa Stany Zjednoczone w grudniu. W ogóle idzie troker z czapeczką Świętego Mikołaja, więc śmiesznie. Jedziemy do Los Angeles. Nie mam pojęcia, co wieziemy. Będzie bardzo długa droga. Pokażę wam znowu, jak wygląda życie trokera, życie w trasie, ale także jakiś załadunek, rozładunek. Powinniśmy być w przeciągu łącznie 2 dni, 2,5 dnia w Los Angeles, a stamtąd dalsza ilość filmów i vlogów. No i to jest właśnie nasz trok. Witamy w Missouri. Ruszamy dalej, bo nie ma co zwlekać. W międzyczasie mojej podróży pokażę wam zaprzyjaźnioną firmę Highlandera. Firmę o nazwie Hens, której współwłaścicielką jest Kasia. Cześć kochani, witam w firmie transportowej Hens Transport. To jest firma rodzinna, która zajmuje się transportem z Midwestu na Kalifornię i z Kalifornii z powrotem na Midwest. Wozimy ładunki suche od detergentów po meble, po odzież, po zabawki. Wszystko, co można na sucho przewieźć, to wozimy. Chciałam powiedzieć, że trokerka to nie tylko jazda za kierownicą i highwaye. To również i przede wszystkim praca biurowa. To jest praca dyspeczera, praca naszego accountingu i brokerów. Praca biurowa to przede wszystkim dyspeczerzy. Praca dyspeczera polega na tym, żeby zabukować ładunek. I w chwili, gdzie ten ładunek jest zabukowany, broker musi wiedzieć, kiedy kierowca będzie na załadunku, kiedy go rozładują. Musi wiedzieć o każdym kroku kierowcy, codziennie gdzie jest,
jeżeli są jakieś problemy, jeżeli są jakieś opóźnienia, customer musi wiedzieć o tym. Dlatego tutaj mamy GPS-y i śledzimy każdy krok naszych kierowców. A wszyscy po prostu customerzy są informowani na czas o każdym pick-upie i o każdych deliverach. Mamy tak samo nocną zmianę. Także ktokolwiek do nas zadzwoni i się zapyta, gdzie jest jego ładunek, my mamy odpowiedź. Zależy nam na punktualności przede wszystkim i bezpieczeństwie. Nasza firma dba przede wszystkim o bezpieczeństwo. A to są mechanicy, którzy dbają o to, żeby był olej wymieniony, wszystkie lampki wymienione, opony. A to, żeby kierowca dojechał bezpiecznie i na czas na miejsce. Tak jak Kasia powiedziała, poza dyspatcherami, którzy kierują ładunkami i prowadzą kierowców, są jeszcze mechanicy i całe zaplecze warsztatowe, o którym opowie nam Ziggy. To są narzędzia firmowe zakupione przez Piotka, bossa mojego syna. Nie żył. To jest wszystko, kupę pieniędzy włożone w to, no ale firma się rozwija, no trzeba czymś pracować, bo nie będziemy robić młotkiem i kowadłem. Jest szafa, które wszystko jest, podręczne narzędzia. Dolar symboliczny, żeby szczęście dawał, troszkę się on przytarł nam. To jest następny samochód przyciągnięty z Kalifornii. No, główny remont przeprowadzamy, bo silnik się rozleciał. To jest VK Express. Tu jest następna firma. Drog, który przyszedł dzisiaj rano na wymianę sprzęgła. Jutro już będzie wyjeżdżał, bo jest w trakcie rozbiórki. A tutaj jest silnik, który kierowca jakieś 2 miesiące temu rozbił troka. Wszystko jest garbage. No trudno się mówi, no takie szczęście w nieszczęściu, no. Dużo, dużo pochłania to pracy, pieniędzy, w ogóle. No jak mamy takie małe zaplecze, no ale dajemy sobie rady. Jest wyposażenie na zimę opon, bardzo dużo mamy. Ponad 100 opon różnego kalibru, trailery. I przede wszystkim mamy silniki Volvo. Thanks. Thank you, this work. Yeah, I'm about to go set and work. Okay, thank you, bye. Alright, boss. A tu mamy mechanika, który pracuje u nas. To jest kolega Michał. Rozumiesz, bardzo z niego jestem zadowolony, bo cały czas pracuję, no. Ja nie występuję w żadnych produkcjach. Ty masz być. Nie. O, Piotrek powiedział. Ja jadę na serwis. O. Chociaż wyłaź. Ja jadę na serwis z Ziggy. 2 minuty tylko. Co? Ma 2 minuty cię mam tylko, chodź. Ziggy, ja nie występuję. Weź Michała. Jezus, Michał, ty masz być, chodź. Będzie w Kalifornii jutro trochę. A co? Nie chcę rozmawiać, bo jest zajęty pracą. Bo chłodnica tu jest do wymienia i robił sprzęgło w transmisji. I ciężka robota, no bo ciężka, no ale jakoś idzie. Trzeba temu poradzić. Czekaj, jeszcze tutaj. Nie, papiera. A to jest mój boss, syn. Strasznie zajęty telefonami od rana do wieczora. Pierwsza, druga w nocy. Telefony, bo troki nawalają. No sprzęt się psuje, no wiadomo, bo kierowcy są, nie są tacy, jak powinni być. No cały czas się dzieje. Jeden wyjeżdża, drugi wjeżdża. To jest Marcin. Jak firma zaczęła rozwijać się i zaczęli startować, to jest ich prawa ręka Piotrka, który zaczął współpracować. A to jest mój najlepszy przyjaciel. I on teraz musi już jechać, ubiera kurteczkę na serwis, bo trop gdzieś nawalił na drodze, on musi jechać. To jest firmowy samochód, który dostarcza nam części, cały czas z nim pracujemy. Brand new nowa, kupiona jakieś 3 tygodnie temu. To jest właśnie nasz samochód serwisowy. To jest samochód serwisowy, który teraz pojedzie
pojedzie na serwis. Tu są nasz podnośnik, tu są kierowcy. Tu jest pan Janek, kierowca, który najdłużej tutaj, można powiedzieć, pracuje i swoich troków miał troszkę dużo, jeździł, ale przyszedł do Hensów. Czyli zadowolony jesteś z firmy? Tak, zadowolony jestem. A z mechaników w ogóle, tak, serwisu? Najbardziej zadowolony jestem z tego gościa, który tutaj jest moim rocznikiem. No i oczywiście. Dziękuję ci ślicznie. Jedziesz gdzieś? Na razie nie, za chwilę. Aha, wszystko jest w porządku, zrobione. Tak. No, trzymaj się, szef. No musimy jechać na serwis, bo to jest pilne. Nie może tu trok stać nawet 2-3 minuty. Musimy to serwisować, bo highway. Teraz godzina szczytu, no trzeba ściągnąć ten samochód nowo i naprawić, żeby to firma dalej szła, bo jutro mamy dzień zajęty, ale dzisiaj się tak wydarzyło. Bardzo wam ślicznie dziękuję, zapraszam jeszcze kiedyś, przejechacie trokiem, może jakiś wam serwis zrobimy, kamery albo coś. No dziękuję ślicznie, dziękuję Mikołaj, dziękuję. Ekstra. Dziękuję, dziękuję. Trzymaj się. No to Piotr, trzymaj się. Mikołaj, do widzenia, dziękuję ślicznie, trzymajcie się, zapraszam was na kawę, na ciasteczka. Więc widzieliście mniej więcej, tak wygląda właśnie zaplecze mechaniczne firmy trokerskiej, a my za niedługo, już niebawem, lecimy w trasę do Los Angeles. Po drodze w stanie Oklahoma spotkaliśmy znajomego trokera z naszej firmy. Zimno! Zimno, ale lecimy, dobra. Czy chciałbyś jeździć po Europie sobie? Nie chciałbym jeździć. Nigdy nie było to moim marzeniem. Owszem, w Stanach tak. I się spełniło. To jest niebezpiecznie. Nie ma takiej frajdy. Nie ma na przykład takich pięknych troków. Nie ma tej przestrzeni. To jest ten kraj jest naturalny, wielki. Europa jest malutka, jest ciasna. Tą pracę trzeba kochać. Tutaj nie ma czegoś, czego się nie lubi. Trzeba wszystko lubić. Naprawdę tą pracę trzeba bardzo, bardzo wyjątkowo pokochać, kochać i szanować. Ona musi sprawiać frajdę, przyjemność. Wcześniej czy później się wypalą i nie będą tego robić. A jeżeli będą to robić, to będą robić to z przymusu. I moim zdaniem również są w jakiś sposób zagrożeniem na drodze. Bo się męczą, denerwują się i nie sprawiają to frajdy. Pracę naprawdę trzeba wyjątkowo kochać. To jest dla zapaleńców, ale nawet gdyby była faktycznie ciężarówka elektryczna, uważam, że to jest bezsens. Uważasz, że będą kierowcy zastąpieni kiedyś przez technologię? Nie ma takiej opcji. Zawsze kierowca będzie potrzebna, zwłaszcza w takich wielkich zespołach, jeżeli chodzi o trok. W Stanach było takie, może nieprzyjemne hasła były, że najgorsi jakby z społeczeństwa, ktoś nie chciał się uczyć, poszedł na trokerkę. Ale tą trokerkę trzeba naprawdę pokochać, także trzeba ją wykonywać z pasją i każdego dnia, kiedy człowiek się, nie wiem, budzi i siada za tą kierownicę i przemierza tą Amerykę wzdłuż i wszerz, na swój sposób obcuje z różnymi niebezpieczeństwami i dla tych ludzi, którzy siedzą, nie wiem, w sklepach, sobie coś chodzą, oglądają, nie zdają sobie sprawy, ile ludzie się muszą poświęcić, kierowcy, żeby dane rzeczy, dany towar przywieźć, a żeby ten ktoś mógł sobie to z półki ładnie sięgnąć i wsadzić do auta osobowego i zawieźć do domu. Także uważam, że to jest bardzo, bardzo odpowiedzialna praca, wyjątkowo odpowiedzialna praca. To czasami jest niewdzięczne, ale tak jak zaznaczyłem, tę pracę trzeba bardzo, bardzo kochać, wyjątkowo kochać, wykonywać pasję. To jest warunek, podstawa. Po krótkiej wspólnej przerwie wariat otworzył się na kamerę i zaczął w końcu rozmawiać. Lecimy dalej. Nie ma co. Tak jak w Hollywood widzimy, wiesz, trokerów z tymi trokerkami, czapkami, czy z jeansówkami trokerkami, że spotykają się w jakichś takich pubach przydrożnych, czy jakiś poker, jakiś hazard, a przy okazji zawody w stylu na rękę, nie? No właśnie. W dzisiejszych czasach to już się troszeczkę zmieniło. Oczywiście hazard ciągle istnieje. Mamy kasyna po drogach Vegas, New Mexico, Iowa, różne inne stany, zatrzymują się, grają sobie.
jednak trukerzy już się nie spotykają na tak zwane schadzki, żeby się bawić, szaleć. Nie, każdy goni jak jakiś nawiedzony za tym szalonym pieniądzem. To by było na tyle. Tamte czasy się skończyły bezpowrotnie. Wydaje mi się, że jest to tak, a szefowie raczej nie myślą o nas jako brutasy, bo no niestety my ich utrzymujemy w pewnym sensie. Myślą o tym ludzie, którym się dostarcza ten towar i tak dalej. Na pewno tak myślą o nas, a nieraz mówią. Zasłużyli sobie tym wszystkim kierowcy niestety, nikt inny. Zostawiając po sobie brud, czasami nie kąpiąc się tygodniami, zajeżdżając do kogoś. No, tak to niestety czasami wygląda. Nie ma czasu, wszystko jest na wysokim biegu, popędzane, byle szybciej, byle już. I no, dlatego nie mamy czasu. No, ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jaką mamy pracę, co wykonujemy, co dla nich robimy. Jest to normalne. Bez nas ten kraj stanie. Nie tylko ten kraj, jak na całym świecie. Bez transportu no niestety nie dojdziemy do niczego. Wszystko musi być dowiezione. Czy się to komuś podoba, czy nie. A czy jeszcze raz do tego, czy kierowca jest brudas? No, codziennie nie mamy czasu na jacuzzi na pewno. Trzeba próbować chociaż co drugi dzień. Znowu nakupowałem suwenirów. Tym razem jesteśmy w Nowym Meksyku, więc pocztówki z Nowego Meksyku. Więcej pocztówek. I magnes na lodówkę. Z każdego stanu przynajmniej jeden. No i tak mniej więcej wygląda typowy truck stop. A mój kierowca to w ogóle zasnął. Dzień dobry! Tak jak powiedziałem, jesteśmy już w Nowym Meksyku. Przejechaliśmy granicę strefy czasowej. Jeszcze jedna Jestem wyjebany jak pies, idę spać. Zrobiliśmy ile? Ponad 1000 kilometrów. 1500 kilometrów. Brakuje nam jeszcze 900 mil. Przekroczyliśmy granicę z Nowym Meksykiem. Jesteśmy w Nowym Meksyku. Przekroczyliśmy także granicę strefy czasowej. Jeszcze jedna granica strefy czasowej nam została. Trzymajcie się, do jutra. No dzień dobry. Witamy. Ruszamy dalej. Następne 1500 mil do Spania. Kilometrów. Chcą nam wprowadzić elektroniczne logbooki. Mają rację, ten nie dał radę, zastał wcześniej. Nie miał logbooka. I popatrzcie na to, Amerykanie czepiają się Korei Północnej, a tutaj takie bogactwa mają, takie posesje wspaniałe.
które będziecie widzieć na tym filmiku. All right, girl, how about that one more shot? Teraz zbliżamy się do Albuquerque, miasto, gdzie jest bardzo duży przemyt narkotyków z Meksyku. Poniżej parę mil na dół jest El Paso, gdzie słyszałem, nie wiem sam, nie przemycałem, największy przemyt właśnie z Meksyku narkotyków. Bardzo fajne miasteczko, tylko bardzo niegrzeczne. Tam się wyjeżdża na górki i z tej górki takie właśnie duże jezioro, jakby takie, wiesz, duże jezioro świateł, nie? Taka bardzo fajnie oświetlona. Tylko mówię, nie radziłbym się tu zatrzymać na dyskotekę, bo pewno by się wyszło z bronami w plecach albo z siekierą co najmniej. Kilka osób może się nas zapytać, czemu obraliśmy tą trasę, bo są trzy trasy z tego, co mi mówiłeś, tak? No, dlatego, że mamy teraz zimę, to jest trasa, która jest jedna z bezpieczniejszych o tej porze roku. Bardzo łatwa trasa, leniwa, niewiele do zobaczenia, małe górki, a następna trasa, która by prowadziła przez Colorado, piękne widoki, piękne górki, a ciężko byłoby teraz tam przejechać bez łańcuchów, choćby nakładania ich po drodze. No i kolejna trasa górą, gdzie bardzo silne wiatry dochodzące do 70 mil na godzinę, 75 i wyżej. Oblodzone highway, autostrady, też bardzo piękne widoki. Bardzo dużo leżących ciężarówek po korowach, osobówek. Bardzo fajna trasa, można by było pojechać, tylko niekoniecznie chce mi się przygód przed świętami. Czyli ta trasa tutaj jest po prostu bezpieczniejsza, ale generalnie jeżeli chodzi o prędkość dojazdu do celu, to wszystkie te trasy, trzy trasy, tak? One są mniej więcej tak samo. Ta trasa jest ogólnie najdłuższa. Najdłuższa, tylko jak mówię, do pewnego czasu, powiedzmy gdzieś do stycznia, ona będzie jedną z bezpieczniejszych tras, gdzie będzie najmniej śniegu, najmniej lodu. Nie zawsze to jest prawdą. Trzeba by było spytać górali tutaj ciężko, no ale może Indianów, oni by szybciej powiedzieli. Natomiast góra, tam już zaczyna się zima od września. To jest bardzo proste. Wozimy z sobą ręcznik, płyn do kąpania. Czekamy na fajne deszcze, kiedy to pada, no wtedy mamy czas. A tak serio, właśnie zjeżdżamy teraz na kolejny traktat, gdzie spędzimy następne 45 minut, godzinę. Weźmiemy sobie prysznic. Ściągniemy z siebie kurz, który zebraliśmy przez ostatnie 1340 mil. I pojedziemy sobie dalej. Za chwilkę się zatrzymamy. Ciąg dalszy nastąpi. Dobra, zbieramy się pod prysznic. Trzeba wyzabierać swoje rzeczy, najlepiej używać swój ręcznik, a nie czyjś tam, co się już 1000 osób nim wytarło. Cholera wie, co zostawiło. Woda już na tyle się zmieniła, że można w krótkim rękawku sobie iść i w klapkach. Szkoda, że wędek nie mamy, byśmy ryby połowili. Ile? Pół godziny? Będziemy czekać? No, do pół godziny. Zobaczmy pamiątki. Jelenia chcesz? New Mexico kieliszek. No już elegancko. Czysty, wykąpany. Słowiański przykód. Idziemy dalej. Tylko jeszcze zęby umyję. Więc jak widzicie, tak właśnie wygląda prysznic na track stopie. Jest około godziny 12. 8 godzin różnicy między Polską a Nowym Meksykiem. I
głowa. Jedziemy do Kalifornii. Że ile razy już byłeś w przeciągu tych 4 miesięcy? 20 razy, tak? No ja myślę, że ponad 25 razy już tutaj w ciągu 4 miesięcy przejeżdżałam. Może dlatego, że do Kalifornii z Chicago nie jest daleko, jedyne 2100 mil. Króciutka trasa w jedną stronę. Także szybciutko można przelecieć. A to wszystko się nudzi. Niby jeździsz, byłeś w tylu miejscach, ale tak naprawdę nigdy nie miałeś okazji zostać i poczuć tych miejsc na dłużej i je zwiedzić. No nie miałem. Taki mam charakter i nie miałem. Wielu ludzi się zatrzymuje, ma w nosie tą pracę, bierze sobie samochód i jedzie pozwiedzać. Ja jakoś wszędzie byłem, a nigdzie nie byłem. Wszędzie, albo inaczej, wszędzie byłem, nic nie widziałem, oprócz tych pasków na drodze i tych kierowców. O nich trochę mogę powiedzieć, ale nie o krajobrazach. Tam byłem prywatnie, na pewno nie byłem nigdy ciężarówką. A nie jest wygodnie nią wszędzie zaparkować czy wyjechać. 18 kół ma, a ile ma, jaka jest długa, teraz jak się zatrzymamy, zmierzymy ją. Wchodzimy, żeby nagrać ujęcie. Rozmowę teraz. Jak to super! Taki kaktus ładny. I za co lubisz i za co nie lubisz swojej pracy? Za co ją lubię? Lubię ją przede wszystkim za to, że mogę realizować swoje plany. Moment, kiedy najbardziej ją lubię, to wtedy, kiedy dojeżdżam na bazę, czasem drzwiami jadę do domu. No nie ma takiej rzeczy. Gdybym jej nie lubiał, bym nie robił. Nie lubię innych, którzy też jeżdżą i trochę głupio czasami jeżdżą. Przeszkadzają. Aha. Po prostu. No właśnie, a teraz tak z perspektywy w ogóle tego zawodu, nie czujesz się samotnie w trasie czasem? Nie doskwiera ci samotność? Doskwiera, ale to zazwyczaj po wyjściu z domu. Później mamy telefony, rozmawiamy. Jakoś to idzie. Zawsze człowiek sobie tłumaczy. Jakoś to będzie. Wróci się znowu do domu niebawem. Żeby się dodzwonić do domu, wiedzieć co się dzieje w domu, tak to było. Trzeba było znaleźć tą budkę. A trzeba było poczekać w kolejce dużo razy, no w końcu się dodzwonić, parę słów, a parę chłodrów wrzucić, no i jechać dalej. Albo jak był czas, no to po piwie do spania i rano znowu dalej jedziemy. Czasami człowiek się cieszy, że już nie ma zasięgu i chwilę nie będzie musiał siedzieć na telefonie, taka prawda. Telefony robią wszędzie, bez limitu, a niemalże wszędzie. Kiedyś było lepiej, jeździło się grupami, trzymało się na radiu. Przeważnie Polacy na 25, reszta wszystko na Amerykanie, na 19, znaczy nie Amerykanie, to jest ogólny kanał 19. Każda nacja miała swój kanał, myśmy mieli 25. Było dużo lepiej, zjeżdżaliśmy, zatrzymywaliśmy się gdzieś, coś się robiło. Dzisiaj tego już nie ma. To naprawdę trzeba mieć charakter. Ja współczuję ludziom, którzy stracili tam pracę, powiedzmy w fabryce gdzieś i zrobię sobie prawo jazdy na tiry, bo tam są dobre pieniądze. Owszem są, ale ja współczuję temu, co nie lubi jeździć, wsiąść za kierownicę. Jeżeli chodzi o zarobki, no nie wiem jak to powiedzieć, wszystko tak po kolei. Zależy od tego, jak jeździsz, tak? Zależy na pewno od tego, co jeździsz, ale powiedzmy zarobki kierowcy wahają się od $800 na tydzień do 3500 dolarów na tydzień. 7 dni mówimy, bo tu żyjemy w kraju, gdzie weekendy nie bardzo obowiązują. Jest niebezpieczna, to
bardzo jest niebezpieczna. Jeżdżę niespełna 20 lat, a wypadku nie miałem przez ten krótki okres czasu. Miałem parę poślizgów, miałem kiedyś taki przypadek, gdzie wysłali mnie na skróty, nie wiem czemu posłuchałem ich. Powiedzenie mówi, kto drogi skraca, do domu nie wraca, dzięki Bogu wróciłem. Ja już podjąłem decyzję, nie zdążyłem się tutaj zaklimatyzować po 26 latach, tak więc chcę wrócić do Polski. Myślę, że stamtąd pochodzę i nie chcę tych zarobków i tych ciężarówek, chcę normalnie żyć jak biały człowiek. Masz tak ulubioną trasę? Tak, do domu. Nie wszystko naraz, odpocznę sobie. Dobra, teraz zmierzymy sobie trotka. Nigdy go nie mierzyłem do końca, aż teraz się boję, że jak wyjdzie, że za długi, to nie będę chciał jechać. Zaczniemy. Dobra, to będę trzymał, co? No, przytrzymaj tutaj. Ja będę sobie szedł. Na razie mamy 25 stóp. Końcówka trailera? Sama? Tak, nie skłamali. Trailer tyle ma, ile powiedzieli. 53 stopy, teraz od trailera do końca ciężarówki. Kół? Jak są wszystkie, żadne się nie zepsuło, to jest ich 18. 18 kół tu mamy. Dwa. Tu dwa. I tu po dwa, tak? Nie, tu po tu, a tu już po cztery. Cztery, dwa, cztery, trzy, cztery, cztery. Czyli jest ich wszystkich 18. 18. Tak. A 19 w środku nim kieruje. To troka wchodzi 275 galonów. Mogę zrobić na tym 1300 mil. Chciałem dodać to właśnie do tego, że powiedziałem, jakie są zarobki tutaj od do. Te zarobki skąd się biorą właśnie. 5 sierpnia wsiadłem w tą ciężarówkę pierwszy raz. Miała 3,5 tysiąca mil zrobione. Dzisiaj za chwileczkę przekroczę 100 tysięcy, czyli mamy 8 grudnia. Minęło nieco ponad 4 miesiące. Nie dają za darmo tych pieniędzy 3,5 tysiąca. Po prostu trzeba dużo trochę pojeździć, a to wszystko jest razy 50 centów. Może to tak dlatego, jak ktoś jest na tyle odważny albo niepoważny, przyjedźcie do Ameryki, tylko może boleć. Gdzie dojechaliśmy? Do celu. Ontario z Kalifornii. Ontario, Kalifornia. Przedmieścia Los Angeles. Tak. No dobra, więc tutaj mniej więcej kończy się nasza podróż. Ale myśmy jeszcze nie skończyli. Ciepło zaczęło się robić jakoś w Arizonie. Krótkie spodenki można było już założyć przed granicą z Kalifornią, którą przejechaliśmy o zmroku. Cofnięcie zegarków o godzinę i zmiana czasu na zachodniej. I tak oto o pierwszej w nocy czasu lokalnego dojechaliśmy do Ontario na rozładunek, gdzie przywitała nas polska flaga oraz polsko-latynoska gościnność, wiśniówka i tequila. No opowiadaj coś, jak trafię. Ja już nie dam rady dzisiaj opowiadać. Idę się napić. Najlepszego, bawcie się dobrze. My niebawem idziemy Lulu. From the name Rancho Cucamonga. I just thought it was a kind of fucking joke. Powiem wam, że przez cały ten czas nie wiedziałem, co wieźliśmy i okazało się, że wieźliśmy tomato powder. Not that good though.